Dzień dobry Państwu, Aleksander Majewski, magazyn Gorące Pytania, telewizja w Polsce.pl. Drodzy Państwo, gorączka powyborcza chyba już trochę ostygła, teraz inne tematy zaczynają królować, a jeżeli zaczynają królować inne tematy, a mamy atmosferę wakacyjną, to są to tematy niekoniecznie związane ściśle z polityką, bo wraca sprawa COVID-19, sprawa pandemii koronawirusa. Czy to zagrożenie jeszcze jest, czy może go nie ma? Właśnie temu zagadnieniu poświęcony jest też główny temat nowego numeru tygodnika Sieci. My natomiast na antenie telewizji w Polsce.pl zastanawiamy się, czy ewentualny drugi lockdown zaszkodzi Prawu i Sprawiedliwości. Oczywiście, o ile do tego lockdownu dojdzie. A w studiu jest ze mną Kamil Kwiatek, portal w polityce. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, Kamilu. To powiedz proszę, jak to może wyglądać? Czy w ogóle powinniśmy mówić o drugim lockdownie? Bo takie hasło gdzieś przewija się w debacie publicznej, no ale chyba jest to mglista perspektywa. Co prawda dzisiaj minister Łukasz Szumowski powiedział, że te żółte, czerwone punkty mogą się rozlewać, jeżeli ludzie nie będą przestrzegać zaleceń, obostrzeń, no i wówczas będą jakieś obostrzenia ogólnokrajowe, ale chyba ten scenariusz marcowy, kwietniowy nam się nie powtórzy. Myślę, że nie, szczególnie że pan premier Morawiecki dość konkretnie się na ten temat wyraził. Powiedział, że takiego lockdownu, jaki mieliśmy na początku roku, no na pewno nie będzie. I tutaj pan premier podkreślił, że no Polacy się przyzwyczaili do życia z koronawirusem. Przyzwyczaili się też, choć chyba tutaj to takie bardziej życzeniowe było myślenie premiera, że no nauczyli się tego dystansu społecznego, maseczek, no widzimy, co się dzieje. Nawet nie trzeba jechać nad Bałtyk, widzimy czasem na własnym osiedlu, jak te obostrzenia są przekazywane, przestrzegane w sklepach różnych. No ale też Morawiecki podkreślił to, że no, nasza gospodarka tego nie wytrzyma, więc takiego lockdownu na pewno nie będzie. Zresztą widzimy, że nawet na Zachodzie, gdzie te wskaźniki podobnie jak u nas rosną, ale rosną w o wiele większych procentach. W Hiszpanii ostatnio odnotowano ponad 5000 zakażeń, no i tam też nie ma już takiego lockdownu, jak był na początku, prawda? Więc no, nie spodziewałbym się, żeby tutaj po raz drugi rząd zdecydował się na taki lockdown. Widać, że ta strategia została zmieniona, ona no po prostu przez doświadczenia, że teraz mamy po prostu podział na powiaty, mamy w paru powiatach tą strefę czerwoną, prawda, gdzie wróciły takie obostrzenia, że trzeba chodzić w maseczkach w miejscach publicznych, gdzieś są strefy żółte, to też już inne są obostrzenia, więc myślę, że tutaj jeżeli będziemy mówić o jakichś lockdownach, to takich bardziej skupionych na jakichś powiatach, ale też myślę, że nie będzie tak, że będą wyłączane jakieś usługi, że znowu zostaną zamknięci, nie wiem, fryzjerzy, raczej tutaj wrócą, tak mi się wydaje, wrócą takie obostrzenia właśnie związane z noszeniem maseczek na przykład. Czyli co, rząd się pomylił? Myślę, że nie, bo pytasz o tamten lockdown, czy się pomylił. Myślę, że nie, wtedy wszyscy byliśmy chyba spanikowani, świat bardzo nerwowo zareagował. No ale z drugiej strony mieliśmy przypadek szwedzki, gdzie w ogóle nie było żadnych obostrzeń, hulaj dusza, piekła nie ma. No teraz Szwedzi podnoszą, że ta strategia, na początku pojawiły się takie alarmy, głosy, że patrzcie, o to umierają osoby w domach opieki, to jest jakaś inżynieria, po prostu wykluczamy osoby starsze, skazujemy je na śmierć. No ale z drugiej strony statystyki mówią, że te liczby nie są aż tak przerażające, jak wróżyła część ekspertów w Polsce, kiedy słyszeliśmy, co działo się. Tak, tam w ogóle w Szwecji na ten temat była bardzo żywiona dyskusja, bo pamiętam, jeszcze trwał lockdown w Polsce, to wielu ekspertów szwedzkich wystosowało wtedy listy do rządu szwedzkiego, no żeby jednak te restrykcje wprowadzić. Faktycznie Szwecja poszła w ogóle w inną drogą, próbowała to zrobić Wielka Brytania, ale tam szybko to się skończyło, jak Boris Johnson tylko zachorował, to powiedział, nie, wycofujemy się z tego, więc chyba doświadczył na własnej skórze i przemyślał, że to chyba no nie sprawdzi się na brytyjskiej ziemi. No i właśnie, i tutaj pytałeś, czy rząd się pomylił. Wydaje mi się, że nie, że on zareagował odpowiednio, że też chyba tego oczekiwało społeczeństwo, zareagował bardzo szybko, przyniosło takie skutki, mogliśmy szybko zacząć odmrażać tą gospodarkę. I tutaj raczej bym nie jakoś nie krytykował rządu za to. A jeżeli chodzi o samą Szwecję,
to faktycznie pojawiały się takie głosy, że tam jakaś eutanazja taka, prawda, się toczy w tych domach starców. Tam trochę inaczej społeczeństwo wygląda. Faktycznie myślano, że społeczeństwo szwedzkie po prostu nabierze takiej zbiorowej odporności, tak. Prawda? Fakt, że tam trochę inaczej wygląda, bo tam najbardziej ucierpiał już sam Sztokholm, prawda, i wszystkie aglomeracje wokół jego związane. Tam trochę jest też inaczej, na przykład jak porównamy w Włoszech, tam rodziny na przykład żyją wielopokoleniowo, prawda, w innych miejscach, a tam na przykład, jak czytałem, seniorzy szwedzcy, no nie ma tam takiej tradycji na przykład opieki wnukami, prawda, to też trochę inaczej wyglądało, że ci młodzi mogli gdzieś tam chodzić po tym mieście, bo wszyscy lekarze mówili, że no, że młodzi inaczej przechodzą ten COVID, więc jakby tych starszych trochę odseparowano. No, Szwecja poszła swoją drogą, ale tam też parę tysięcy zgonów jednak było, więc no tutaj zobaczymy, jak Szwecja dalej sobie będzie radzić i myślę, że będziemy mogli to jeszcze oceniać i nad tym zastanawiać. Wracamy jednak na podwórko polskie. My oczywiście publicystycznie, dziennikarsko, trochę prowokacyjnie pytamy, czy drugi lockdown zaszkodzi PiS, ale podkreślamy, lockdownu drugiego jeszcze nie ogłoszono i miejmy nadzieję, że taki lockdown nie zostanie ogłoszony, no ale możemy przecież trochę podywagować, co wówczas by się stało, gdyby rzeczywiście taki lockdown czy ogólnokrajowe obostrzenia, o których dzisiaj wspominał minister Szumowski jako ewentualnym punkcie w przypadku większej liczby zakażeń w poszczególnych miejscach, gdyby te żółte, czerwone plamy rozlały się na cały kraj, można byłoby zrealizować. No właśnie, czy to znacząco zaszkodziłoby, już teraz skupiamy się czysto na dywagacjach politycznych, czy to zaszkodziłoby w znaczący sposób Prawu i Sprawiedliwości? Bo wydaje się, że większość obserwatorów tej sytuacji, większość społeczeństwa, której przecież te wszystkie obostrzenia dotyczyły, no w późniejszym czasie podchodziła bardzo sceptycznie, bardzo krytycznie do tego, co się działo. Niemal ludzie oczekiwali zdjęcia już tych obostrzeń, aczkolwiek na początku wydawało się, że i minister zdrowia Łukasz Szumowski, no i rząd cieszą się olbrzymią, wręcz rekordową popularnością, bo oto zdają egzamin w walce z pandemią. Później nastroje się zmieniły. Tak. A co w przypadku właśnie, gdyby lockdown się powtórzył? Myślę, że to jest nie do wprowadzenia. Tak jak wspomniałeś, na początku pamiętamy te wszystkie akcje celebrytów, różnych blogerów pod tytułem "Zostańmy w domu", ten hashtag, prawda? Dzisiaj to by już nie przeszło. Społeczeństwo po prostu, no, trochę, może powiem brzydko, ale nie dałoby się drugi raz zamknąć w domu, prawda? Po prostu tutaj Krzysztof Bosak powiedział, że trzeba tutaj wypracować pewną równowagę. Nie można zabronić ludziom no, zarobku, utrzymywania rodziny kosztem liczby zakażeń, prawda? Z drugiej strony, tak jak wspomniałeś, no, społeczeństwo w pewnym momencie, co już było widać 10 maja, tak najbardziej to zauważyłem, że już takie rozprężenie na prostu hamulce puściły wszystkie. Pamiętam, miało być przecież pamiętam, miały być wtedy wybory, ja przyjechałem się wzdłuż Wisły, tu w Warszawie, no i zobaczyłem, że no to już zapomnieliśmy o tej całej pandemii, więc gdyby dziś doszło do takiej sytuacji, że rząd próbowałby to wprowadzić, nawet jakoś tam ustawowo zaczął to wprowadzać, to wątpię, że udałoby się tutaj społeczeństwo jakoś do tego przekonać, że należy no przestrzegać wprowadzonych jakichś tam przepisów, obostrzeń, nie wiem, jak to miałoby wyglądać, ale na pewno miałby z tym olbrzymie kłopoty, bo to by pokazywało, że on gdzieś się pomylił, że tak jak premier mówił w czasie kampanii, że wirusa już nie ma, pandemia jest przezwyciężona, tutaj drugi raz musimy blokować cały kraj, no to chyba ktoś się pomylił, więc no myślę, że rząd nie dopuści do tego, nawet jeżeli te liczby będą rosnąć, przecież ostatnie dni to parę rekordów liczby zakażeń, no, mamy tylko parę stref czerwonych. No tak, no pamiętajmy o tym, że w momencie, kiedy tych zakażeń było znacznie mniej, mówiło się o większych restrykcjach, większych obostrzeniach, teraz ta liczba może robić wrażenie lub nie, no, no właśnie, ale chyba nie jest robi. Znacząca, właśnie nie robi, to jest chyba kwestia jakiejś psychologii społecznej, ale tym niemniej rzeczywiście w tej sytuacji już się o takich drastycznych środkach zabezpieczenia przed tym wirusem nie mówi, a może będziemy mieli do czynienia właśnie z obostrzeniami, tylko pod inną nazwą, to znaczy już nikt nie będzie mówił o lockdownie, ale każdy kolejny krok będzie zmierzał do tego, żeby te ryzyko zakażeń ograniczyć, zwłaszcza w sezonach grypowych. Oczywiście nie jesteśmy wirusologami, nie jesteśmy epidemiologami, no ale też odczuliśmy to na własnej skórze, podobnie jak państwo przed telewizorami. No i pytanie właśnie, czy może teraz w sezonie grypowym też nas czekają kolejne punkt po punkcie obostrzenia i jak sobie tutaj rząd będzie radził z przekazem, że jak to miało nie być drugiego lockdownu, ale wprowadzamy obostrzenia w trosce o bezpieczeństwo obywateli. No właśnie,
to na czym może się potknąć rząd w najbliższym czasie, to myślę, że ta grypa, która ma wrócić jesienią, i tutaj już czytałem opinię paru ekspertów, chyba zresztą sam minister Szumowski o tym mówił, że to może być taki czas no ciężki dla rządu, bo jak wiemy, jak przekonują eksperci, wirusolodzy, no grypa i COVID mają jakieś podobne objawy i tutaj może być problem z rozróżnianiem tego, prawda? Jeżeli ktoś przychodzi niby chory na grypę, jak od razu tutaj rozstrzygnąć, czy on jednak to jest grypa, z którą on może sobie pójść do domu, prawda, i tam normalnie sobie odchorować, czy jednak to jest COVID. No i tutaj na pewno będą problemy. Mogą być problemy, czy będą, to zobaczymy, jak się rząd na to przygotowuje. Myślę, że prace w Ministerstwie Zdrowia nad strategią trwają. Miejmy nadzieję przynajmniej, że nie będzie tutaj chaosu w tej kwestii. Ja powtórzę jeszcze raz, co mówiłem, że tak jak wspomniałeś, nie będzie już chyba takich restrykcji całokrajowych. Pamiętam, jak jeszcze ten pierwszy lockdown był i tak do Podlasia, pamiętam Podlasie, bo jestem z Podlasia, tam wirus jeszcze nie dotarł, to już praktycznie w każdym województwie jakieś przypadki zakażenia. W Podlasiu nie było, ale Podlasie przecież też było podłączone pod te restrykcje. Tam też trzeba było zachowywać, nosić maseczki i wszystkie inne kwestie, których pamiętamy. No i były takie głosy, no ale po co, skoro tam nie ma zakażonych, to może tam pozwólmy, gdzie nie ma zagrożenia, tam pozwólmy pracować. I myślę, że w tą stronę to będzie szło. Czyli regionalizmy zdecydują, przynajmniej te regionalne obostrzenia. A z nami jest dr Bartosz Rydliński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Mówimy oczywiście o takiej ewentualnej opcji, o drugim lockdownie, bo oczywiście rząd tegoż lockdownu, jeszcze raz podkreślamy, nie wprowadził, nie zapowiedział, no ale możemy oczywiście dywagować. Panie doktorze, co by się stało, gdyby rzeczywiście teraz premier Mateusz Morawiecki, teraz czy na jesieni, wyszedł i powiedział: słuchajcie, wprowadzamy drugi lockdown. Z jakimi konsekwencjami musiałby się liczyć rząd PiS-u po takiej decyzji, po takim rozporządzeniu? No panie redaktorze, na pewno byłyby to konsekwencje polityczne, bo zwróćmy uwagę, że o ile na samym początku Prawo i Sprawiedliwość i rząd Prawa i Sprawiedliwości odcinał kupony od takiego zarządzania kryzysowego, a szczególnie minister Szumowski, który stał się niezwykle popularnym politykiem w Polsce, no to oczywiście na początku to szło na rzecz Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast teraz w kontekście drugiego lockdownu, kiedy jednak poczuliśmy swobodę i pewien taki oddech również gospodarczy, no to natomiast teraz możemy się spodziewać raczej negatywnych konsekwencji, szczególnie że zwróćmy uwagę, że w samym obozie Zjednoczonej Prawicy, chociażby Jarosław Gowin, samo porozumienie mówiło, że w ogóle należy gospodarkę odmrażać, prawda, że jednak straty gospodarcze są poważne. Natomiast oczywiście nieunikniona tutaj jest pewien konflikt między poszczególnymi grupami społecznymi, między osobami starszymi, które będą się obawiać o swoje życie i zdrowie z naturalnych przyczyn, oraz chociażby przedsiębiorców, którzy już teraz narzekają, że będzie to fatalny rok w wynikach gospodarczych, a sam Mateusz Morawiecki niedawno mówił o tym, że czeka nas nieprawdopodobna recesja nie tylko w Polsce, w Europie, ale na świecie. Czyli gospodarka, głupcze mówiąc, za Billem Clintonem tutaj decyduje, jednak to zagrożenie gospodarcze, zagrożenie ekonomiczne dla państwa jest chyba teraz większym straszakiem niż to ewentualne zagrożenie zdrowotne, chociaż tutaj o tym zagrożeniu zdrowotnym cały czas trwa gorąca debata, prawda? Tak, natomiast rodzi się oczywiście takie polityczne pytanie, czy to, o czym mówił minister Szumowski, że musimy nauczyć się żyć z tym koronawirusem, nie będzie zwyczajnie zrealizowane, i chociażby kiedy zmieni się pogoda, kiedy nastąpi sezon grypowy i lekarze będą mieli problem z odróżnieniem, czy mamy do czynienia z normalną sezonową grypą, przeziębieniem czy COVID-em, zwyczajnie nie nastąpi pewna polityczna decyzja, że osoby młodsze, które też napędzają polską gospodarkę, będą musiały chodzić do pracy. Natomiast osoby starsze będą raczej odsyłane na pracę zdalną i jednak będzie nastąpił, czy ten social distancing będzie zaimplementowany po raz kolejny do momentu, kiedy świat nie wymyśli, nie zastosuje szczepionki na szeroką skalę. Ale zwróćmy uwagę, że chociażby w kampanii prezydenckiej niedawno minionej, chociażby tematyka właśnie szczepień obowiązkowych rozpaliła emocje społeczne i też nie wiemy, ilu z nas zdecyduje się jednak na zaszczepienie, kiedy ta szczepionka się pojawi. Więc tutaj oczywiście trudno dywagować, jak to będzie w przyszłości, natomiast straty gospodarcze, gdybyśmy znowu się zamknęli, no to może wpędzić nas w poważne tarapaty. W Hiszpanii chociażby
Hiszpania wróciła do poziomu z 2014 roku, jeżeli chodzi o dobrobyt gospodarczy, więc widzimy, że szczególnie na południu Europy te straty gospodarcze są już nie do odrobienia i teraz oczywiście wielu przedsiębiorców, wielu pracowników no, będzie miało większy opór, żeby do tego lockdownu się dać namówić. Także patrzymy na przypadki z innych państw. Jaka nauka płynie tutaj do nas z tych innych państw, w których właśnie takie środki są wprowadzane? Który model tutaj jest nam najbliższy? Do czego tutaj rząd będzie w najbliższym czasie nawiązywał? Myślę, że tutaj praktycznie każdy będzie szedł jakąś swoją drogą, bo Hiszpania jest dzisiaj w ogóle w innym stadium rozwoju tej pandemii. Tam parę dni temu czytaliśmy, czy nawet tygodni temu czytaliśmy o tym, że każdy region praktycznie wrócił do restrykcji z powrotem. U nas się raczej chyba to nie zapowiada. I myślę, że tu będziemy, że tu już nie ma na co się oglądać na innych, trzeba jakoś wypracować własną drogę. Trzeba to wypracować i o tych modelach będziemy rozmawiać w drugiej odsłonie naszego programu. Do zobaczenia po krótkiej przerwie. Zostańcie z nami.